Słuchajcie, G-Plague mnie gdzieś prowadzi w jakieś dziwne miejsce. Nie wiem w ogóle o co chodzi. G-Plague, co to jest? Niespodzianka, tatusiu, wszystkiego najlepszego, normalnie z okazji imienin. Wow. Razem z mamusią tutaj ogarnęliśmy taki ładny poczęstunek dla ciebie. Dziękuję, G-Plague'u. Ja nie mogę, nawet ja zapomniałem o swoich własnych imieninach. No to co, tatusiu, świętujemy, ale co, tylko w dwójkę jesteśmy? Nie, mamusia zrobi ciasto, ale ja pomyślałem, że do momentu, kiedy będziemy na nią czekać, pobawimy się w chowanego, ale ty będziesz mnie szukać, dobra, tato? Dobra, to ja szukam, nie wiem, do pięciu może. Dobra, i ty, a ty się chowaj. Dobra, do pięciu. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, szukam G-Playek, a wy widzowie możecie zostawić kciuka w górę z okazji imienin, bo nawet ja zapomniałem, że dzisiaj mam imieniny. G-Playek mi o tym przypomniał, idziemy go szukać. Dziś poszedł cwaniak w tą stronę i myślał, że go, słuchajcie, pewnie nie zauważę. A on gdzieś tu zapewne... Ej, co to jest? Mojego, SCP? Moja ręka. Jak mnie boli, szybko muszę do szpitala. Co, do szpitala idzie? Tylko nikt nie widzi, bo chyba kogoś zaraz po prostu zjem jakieś świeże mięso. Ej, na ten ból. Co jest grane? Skąd on w ogóle wyszedł? Mam nadzieję, że słuchajcie, G-Playek go nie spotkał po drodze. Mam nadzieję, że mój synek gdzieś tutaj jest schowany i wszystko jest w porządku. Ale ty, on wyszedł z jakiegoś dziwnego miejsca, widzowie. Ej, jest skrzynka, jakaś stara Nokia, mieczyk i normalnie gra. Ej, fajnie, spoko, przyda mi się. Ej, dziwne miejsce, dziwne pomieszczenie. Czy to jest jego jakaś tajna baza? Ej, czekajcie, spróbujemy. A może G-Playek się tutaj schował, w co wątpię? Ej, jakiś potwór! Ej, kim ty jesteś, golemie? Idź sobie stąd! Co to ma być? W tej chwili! Zablokowałeś się, ty, pokonałem go! Ej, słuchajcie, z niego dropu jakieś rzeczy! Mam taki pistolecik i jakaś książka. PIN 1, 2, 5, 8, 9, czekajcie. 2, 5, 8, 9... Ej, co ja odkryłem, widzowie? Co to ma być? Jakie straszne zdjęcia! Ej, Frania? Nie chcę co ty robisz tam? Tam wchodzić. Co jest nie grane? Niech mnie ktoś po prostu uratuje. Ja cię zaraz pomogę, Frania. Normalnie tych ochroniarzy, gdzie oni tutaj normalnie? Kto cię tu uwięził? SCP? SCP mnie tutaj uwięził, po prostu. Spokojnie. Proszę pomóc. Spokojnie, mi. Tutaj już to cię uwalniam. To szkło się nade mną kruszy. Ej, czekaj, nie mogę tutaj rozbić tej szyby. Ej, tam jest w ogóle Laki uwięziony. Ej, ja nie o, mogę. Nie, wpadę. Ej, Frania, czekaj! O nie, słuchajcie, SCP tu zrobi jakąś pułapkę na Franie! Ej, co tu się dzieje? Ej, jakie straszne obrazy! To jest chyba jego jakaś tajna baza. Wyszedł stąd, słuchajcie, i powiedział, że idzie do szpitala. Ja nie mogę, ale czekajcie, tam jest w ogóle ktoś. Ej, czekajcie, Laki i Nubka? Ej, co wy tu robicie? Ja nie mogę! Ej, słuchajcie, pod nimi też jest lawa, tak jak pod Franią. Ej, co jest grane? Ja nie mogę, ratunku! Ej, gdzie ja jestem? Halo? Przepraszam, co tu się dzieje? Ej, co to za ochroniarz? Proszę mnie uwolnić tutaj. Ja nie mogę. Pani starsza, pani tutaj widzę, że złamała kratę. Przegryzła tak, pani zębiskami? Tak, właśnie przed chwilą tutaj udało mi się tą kratę złamać. Niech mi pan pomoże. Co to za ja miejsce? Ja tutaj byłam cały czas więziona przez SCP, tego strasznego. Oni też są więzieni, ale nie ma się jak dostać. Jak te drzwi otworzyć? Uwolnię nie da rady tych drzwi, chłopcze, otworzyć. Tyle je chciałam otworzyć, nie dałam rady. Ale myślę, że... Ojku, jak mnie to spokojnie, wszystko boli. Starsza pani. Słuchaj. Pani już nie te lata tego, ma, nie? Tego potwora strasznego. No ten widzę. Ten SCP wchodził normalnie tam, tak jakby tutaj, gdzie ten czarny otwór. Do wydaje paszczy? Mi się... Że tak, do paszczy, że może tamtędy będzie jakoś przejście, ej, żeby się przedostać. Jest tutaj starsza pani, miała pani rację, dobrze pani obserwowała tego SCP, proszę zobaczyć. Tutaj, proszę, ej, w ogóle jest pokazać. Łucznik. Ostrożnie, bo oni mogą nas zestrzelić, starsza pani. Ten dobrze, strzela z ukała. Dostałem. To idziemy w takim razie, dobra, dawaj, uwaga, chłopcze. Dobra, żwami, robimy to. Ojejku, też padłem. Też padłem, ale dobra, szybko tutaj się chowamy. O nie. Dobra, pokonałem go, jedno serduszko mam. Tu się gdzieś schowałem, starsza pani, wszystko z panią dobrze? Ja się tu palę, słuchajcie, muszę się zregenerować na początku. Gdzie ja trafiłem? Za mną też jest jakieś straszne zdjęcie, ponura baza chyba, SCP to jest. Ej, przepraszam, starsza pani,
O nie, słuchajcie, tych mogłem ustrzelić. Tutaj mam tego biogana przecież. Bęk i bęk. O ty cwaniaku, chcesz tutaj ze mną się atakować na odległość? No to zapraszam do pojedynku. Idź stąd, to dobra, jest naszego pokonani. Króla po prostu, słuchajcie, baza. Ej, wyraźcie stąd w tej chwili. To to do mnie mówi w ogóle. Ej, czekajcie, ja tutaj, słuchajcie, te wiatraki mogę wyłączyć. Oni tutaj w ogóle te wiatraki, słuchajcie, mieli odpalone i teraz już będzie bezpieczniej można przejść tego parkurka. Dobra, także słuchajcie, na razie tutaj jest wszystko git. Ej, jest jakaś karta i czekajcie. Zwabić mieszkańców miasta, ich pokonać. Pokonać STP 173. Przejąć miasto i zniszczyć admina. Dodatkowo zniszczyć rodzinę G-Playa? Ej, to są chyba plany SCP 096 na mnie. A to jest jego tajna baza, gdzie jest pełno ochroniarzy, dużo pułapek. Jak widać nawet złoto. Nawet złoto tutaj ma, zabieramy to złoto. Okej, ej. A tu jest jakaś klapa. Odkryłem normalnie klapę. Ej, schodzimy na dół. Coś tutaj jest, przepraszam. Ej, patrzcie, są te ślady. On te ślady zostawiał. To jest chyba jakiś skarbiec jego. Ej, co tu się dzieje? Lumi? Stać! Stać! Co stać? Ej, spokojnie, to ja, G-Play, nie poznajesz mnie? Uff. Dobrze, że to ty. Słuchaj, zostałam uwięziona przez tego strasznego SCP, ale normalnie rozwaliłam mu rękę i gdzieś sobie poszedł. A to ty go zraniłaś tą piłą i on poszedł do szpitala wtedy, tak? Tak, poszedł do szpitala, ja nic o tym nie wiem. Ja się chciałam stąd po prostu wydostać. To niby jest jego jakaś tajna baza, ale tu jest tyle ludzi. W ogóle on chce tutaj całe miasto przenieść i wszystkich spalić w lawie. Spokojnie, widziałem jego plany. Zaraz, słuchaj, coś zaradzimy. Ja nie mogę, bierz koks jabłka, to na pewno. Ile koks jabłek, ile złota. To jest jego skarbiec tajemniczy. Tak, ale to niby nie jeden tylko w tym mieście. Jeszcze jest diamentowy, emeraldowy, jest ich pełno, G-Play, ale proszę, musimy stąd wyjść. Dobra, chodź Lumi, ja nie mogę, to jest przerażające miejsce, słuchajcie. Tajna baza SCP. A nie to ma są... tu nikogo, ty masz aparat, strażnika. Możesz zrobić zdjęcie tych jego zadań i będziemy pamiętali, co on planował zrobić. Bo chcę pokonać w ogóle tego SCP 173. Normalnie z adminem też coś kombinuje, tak, chcę zniszczyć admina, co nie? To jest przesada. Żeby ten serwer był po prostu jego, G-Play. Dobra, Lumi, chyba musimy się przedostać tam. Mam kartę dostępu i są dwie opcje. Albo tymi drabinkami da się tam przejść, albo parkurem. Ojejku, jaki to straszny ten potwór. Spokojnie, Lumi, co myślisz? Lepiej drabinkami iść, czy parkurem ja tutaj? Ja może tędy, bo mi się wydaje, że jest drabinek, G-Play, to ja spadnę. Dobra, ale tu są kolce, czekaj. Ła, 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 pokułem się. Wow, nie, dobra. Okej, okay, jest koks jabłko, ja tu sprawdzę, czy ta karta pasuje. Okej, okay, czekajcie, o, tu jestem na drabince. Ej, pasuje, Lumi, pasuje, pasuje, uf, karta. Dobrze. Dobra. Ej, uwaga. Co tu tak strasznie? Ktoś tu jest, Lumi, ktoś tu jest. Spokojnie, jakiś G-Play, koleś dziwny. To piłę, piłę dobra. Mam. Ej, dobra, są tu jacyś jeszcze ci ochroniarze. Daliśmy sobie z nimi radę. Ej, a co to jest normalnie? Przecież to ja jestem, Lumi. A to jakiś dziwne potwór, który wchodzi przez moje okno, widziałaś? Co jest no grane? Ej, a to... dziwna sprawa, G-Play. Przerażające, słuchajcie, ta baza jest mega straszna. Co, musimy się tam teraz dalej przedostać? Co tam tak, jest? Tak, musimy się tam dalej... nie mam pojęcia. Wygląda jakby jakiś tunel i drzwi. Dobra, to co? Czekaj, dawaj tu zadania. Są zadania. Chyba musimy rozwiązać zadania, Lumi. Okej. Okay. Jakie są inne nazwy SCP-096? Nieśmiałek albo rzeźba. On jest nieśmiały. Mi się zdaje, tak, że nieśmiałek. Nieśmiałek, nieśmiałek, dokładnie. Dobra, okej. Okay. To mam, słuchaj, tutaj normalnie jak tam? Jeden, czekaj, pierwsze, drugie 12 to było... 12 mówiłeś. 12-1, okej. Okay. 12-1 i... dobra, i trzecie zadanko, uwaga, czytamy. Co stanie się, jeśli STP-096 spojrzy na swoją twarz w lustrze? Zniszczy lustro albo nic? Ej, nie wiem. No chyba nic. Zniszczy lustro czy nic? Mi się wydaje, G-Play, że chyba nic. Mhm. No to słuchaj, no to nie wiem. Ej, co ty, Lumi, tu robisz? Co ty robisz? Niszczysz to? Ogólnie zniszczyłaś, to widziałem. Nie, nie niszczyłam. Wcale G-Play nie niszczyłam. Ej, czekaj ogólnie. Co się stanie, jeśli STP twoje w lustrze? Nic. No dobra, nic. A tutaj ostatnie. Ej, Lumi, ty coś tu kombinujesz. G-Play, idę G-Play po twoją kombinuje rodzinę. Ha, 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 z STP 096. Ej, dobra, czekaj, to było tak. 12-1-5 ogólnie, czekaj. 12-1-5. Ej, dobra, działa, Lumi. O, nie wiem, co ty tu kombinowałaś, ale mam nic nadzieję, że nie... kombinuję.
współpracuję. Nie współpracuję z tym STP-096 na pewno. Nie współpracuję z nim. Obiecujesz? Uwaga! Ej, i widzisz jakieś gole moje, ja już go teraz pokonałem. O ty, cwaniaku. Dobra, pokonany. Ja nie mogę, co tu się w ogóle dzieje? Idziemy dalej. Jak ty w ogóle możesz myśleć, że ja z nim współpracuję? Laki, już cię uwalniamy. O nie, tutaj jest ochroniarz prawie do lawy. Do lawy, czekaj, mam lepszy mieczyk niż złoty. Zaraz mu dam popalić tutaj. Ej, czekaj, co to jest w ogóle? Tu jest jeszcze jakiś pokoik, jakieś więzienie. Ej, ja nie mam żadnych bloków. Dziplej, tu ja, Alex. Słuchaj, musisz nas uwolnić. Spokojnie. Ale najpierw idź uwolnij tam innych ludzi. Dobra, Lumi, uwalniaj ich tutaj. Jak masz jakieś bloki, to podsadzaj. Ja idę zobaczyć, gdzie tu są inni. Co? Bóg, normalnie pro, haker, nubek i ja nie mogę, ludzie, ja nie mogę, już was uwalniam, ale wy jesteście biedni, tu u was SCP i tu się musieliście normalnie załatwiać w tym normalnie nieprzyjemnym miejscu. Słuchajcie, uciekajcie, chodź, o nie, kto SCP tu idzie, przyszedł? O nie, zamykaj to, nikt tu nie przyszedł, chodź jak cię tylko dorwę, ale wiesz co ci powiem, może najpierw. Tylko żebyś mnie nie zawstydzał, prawie cię zamknąłem, nie chcę się na ciebie patrzeć. Wiedziałem, że tu po ciebie przyjdę. Gdzie jest Laki? Gdzie jest Lumi? Gdzie jest reszta? Gdzie ich porwałeś? Nie ma Lumi. A nie. Lumi to może mi pomagać tylko. Jak to ci pomagać? O nie, może o nie. Może mi pomagać. Przestań, nikt ci nie będzie pomagał, cwaniaku. Będzie. Wow, ja nie mogę, ten SCP mnie pokonał, ale... Lumi? Lumi nie została porwana? Przecież normalnie Lumi, niby Laki i ta nubka była porwana. Lumi, co robisz? Gdzie jest Laki i nubka? No właśnie, gdzie jest SCP? No nie wiem, z tego co słyszałam, oni normalnie spalili się w lawie, ale Jeepley mi się całe szczęście normalnie udało stamtąd wydostać. Przestań, weź tą piłę. Dziapnęłaś mnie. Ej, to było dziwne, bo ten SCP powiedział, że wiesz co, że ciebie normalnie Lakiego i tą nubkę, wiesz, porwali. Nie, dobra, Jeepley, mniejsza z tym. Ty idź do miasta, idź do miasta, nie no, ja idę do siebie do domu teraz, nie, wiesz. Nie, Jeepley. Przestań nie dziapać tym. Normalnie... Nie możesz iść do domu. Jak nie mogę iść do domu? Czemu? Nie pozwalam. Żebyś ale co ty domu. Kombinujesz, Lumi? Ty jesteś podejrzana. Mi się wydaje, że ty współpracujesz ze SCP. Ty, słuchajcie, niby on ją porwał, a tak naprawdę Lumi co siedzi w domu, jakby nigdy nic. Ja nie mogę, idę zobaczyć, czy z rodzinką wszystko w porządku. Ej, podejrzane? Co to jest w ogóle? Ej, tu jest jakaś pułapka. Uff, dobrze, że tu sobie stanąłem normalnie, słuchajcie. Ty, ale nie mam... Czy ja mam... Nie mam żadnego bloku, żeby się podsadzić. Jak ja teraz muszę to zniszczyć, to zanim mi to zajmie wiecznie, nie no, w sumie już spoko. Już sobie wyszedłem, ja nie mogę, co Halo, za nubska. Czy ktoś by mi mógł Dziplejka? W końcu tutaj pomóc? Co to jest w ogóle za pułapka? Kto tu był? No kto to słuchaj, zrobił? Słuchaj, przyszła twoja koleżanka Lumi, powiedziała mi, że ma dla mnie basen podgrzewany jacuzzi, schwytała mnie tutaj, ale Jeepley, jest coś gorszego. Co jest? Nasz syn został porwany przez SCP, rozumiesz to? Jeepleyek? Tak, ten 096 SCP przyszedł, porwał Jeepleyka do tego laboratorium, co znajduje się po drugiej stronie miasta. Dawaj, rozwalamy to! Dobra, Jeepleyka, czekaj, bo ja teraz muszę ci zrobić normalnie bloki. Chciałem, wiesz co? Mam złote, prestiżowe zejście ci. Chciałem ci jakoś to wynagrodzić. Złote? Naprawdę? No. Czyli będę jak prawdziwa królowa schodzić po złotych schodach? Chciałem ci tutaj, wiesz co, zrobić, żebyś się nie zapadła, trochę prestiżu. Dobra, także teraz, wiesz co, tutaj może to spróbujemy. Wow, dobra, udało się, dawaj, wyskakuj. Ale super. Dobra, gdzie oni poszli? Jeepley. Musimy naszego synka Jeepleyka ratować. Słuchaj, oni normalnie poszli do laboratorium. Dawaj, Jeepley, ja ciebie normalnie zaprowadzę, gdzie to jest, bo ja wiem. Dobra, idziemy. Dobra, widzowie, jesteśmy przy tym laboratorium SCP. Jeepleyka mnie tu doprowadziła. Myślisz, że tu jest więziony Jeepleyek? Tak, myślę, że tu zobacz, ten potwór jest tu na tych plakatach, ale wiesz co, Jeepley, bo ja się trochę cykam, żeby tam wejść, to może ja będę stać tutaj na czatach, masz a ty... jabłka, tylko uważaj, bo to są jabłka SCP. Wiesz co? O, to nie, to ja idę tu do tej budki się schowam. Dobra, pilnuj, jak ktoś to dawaj znaka, jak ktoś tu się będzie zbliżać. Dobra. A ja idę poszukać naszego synka. Ej, patrzcie, są te ślady. Ten SCP możliwe, że tu był dosyć niedawno, ponieważ nabrudził, a może tutaj, słuchajcie, swoje te rany, które Lumi mu zrobiła, leczy w laboratorium, chociaż Lumi, możliwe, że współpracuje z tym SCP. Tak mi się przynajmniej wydaje. A wy widzowie, jak obstawiacie? Lumi współpracuje z SCP, czy nie współpracuje? Dajcie znać. Okej, słuchajcie, tutaj coś jest podłączone. Chwila. Ej, naukowiec?
Co pan tutaj robi, panie naukowcu? Co to jest? Mogę wypuścić. Zostałem uwięziony przez SCP-096. On po prostu, on tutaj podłączył mnie do tych jaj i chciał ze mnie zrobić spawnujące jajka. Rozumiesz to? Rozumiem, a pan to kim jest? Pan w ogóle ja z fundacji SCP? Ja jestem naukowcem tego laboratorium. Pracowałem nad nim od dawna. Widzisz, to nawet tu jest jego zdjęcie. Tutaj testowałem nad nim różne substancje i teraz co? Uwięził mnie. Ale wiesz co? Czekaj. Co? On był normalnie z takim tobą, ale dużo mniejszym. Z Ziplejkiem? Gdzie oni poszli? A nie wiem, jak on się nazywał. Wiesz co, nie wiem, ale ogólnie bardzo krwawiła mu ręka i poszedł chyba gdzieś tam. Tutaj? Ej, dobra, to ja muszę iść, panie naukowcu. Dobra, to ty idę ratować idź. Swojego synka. Ej, to nie on chyba. To słuchajcie, jakiś plakat. Dobra, jakieś przeszkody tutaj są do przejścia. Słuchajcie, musimy się dostać. Ziplejek, biedak, tędy musiał przechodzić, słuchajcie, przez taki tor przeszkód hardkorowy. Normalnie lasery, słuchajcie, to nie wiem, czy to jest fake woda. Mam nadzieję, że nie. Dobra, szybko jemy jeszcze jabłuszko. Jaki potwór przerażający SCP! Co on tu kombinuje? Ej, czekajcie, jest tu jakaś drabinka, która prowadzi na górę. Zobaczymy, co tam się znajduje. Może tam odkryjemy tajemnicę SCP. Na razie odkryliśmy jego bazę, czyli bardzo, bardzo wartościową tajemnicę. Dobra, jesteśmy na górze. I co on kombinuje? No i co? Moje kolejne zadanie na dziś ciebie pokonać? Co? To robię tylko jedno słowo i normalnie zaraz sobie stąd zlecisz. Tu lawy go wrzucił. Spalił SCP-173. Dobra, Ziplejek, słuchaj. Trzeba odpalać i normalnie lecimy sobie. Gdzie oni lecą? Oni rakietą chcą lecieć gdzieś. Ej, musimy go jakoś zatrzymać. Czekajcie, co tu jest w ogóle? TNT, dobra. Odpalamy, musimy zniszczyć tą rakietę, tylko żeby nie uszkodzić Ziplejka. Ej, ja nie mogę, Ziplejek! Zaraz cię uratuję, spokojnie! Dobra, uwaga! Chowamy się, słuchajcie! I uwaga, bang! Dobra, Ziplejek! Wszystko w porządku? Dawaj! Spokojnie, Ziplejek, już wszystko dobrze, nie masz się co martwić, on spalił tego SCP-173, tam były... Tato, to jeszcze nie koniec, to twoja koleżanka Lumi, to ona mu to wszystko każe robić i kazała, żeby mamusia w lawie spalić. Ej, słyszałem, właśnie tak mi się wydawało, że Lumi współpracuje z tym SCP. Dobra, musimy iść szybko chronić admina, bo jak admin normalnie zostanie pokonany, to nasz serwer zniknie. Dobra, lecimy, Ziplejek. Szukamy wszędzie admina i nie mogę go znaleźć, ale słuchajcie, wydaje mi się, że admin teraz jest u hakera i coś obmyślają, haker, jakiś plan. Haker, słuchaj mnie, wszystko wiem o tym, co ten SCP Przepraszam, zrobił. Puk, można przeszkodzić? Halo? Panie adminie, szukałem pana, mogę wejść? Proszę Dobrze, mi otworzyć. Dobrze, zapraszam. Bo tutaj normalnie chodzi? Jest sprawa, wiem, gdzie jest SCP, w sumie tak? Nie wiem, bo uciekł, ale tak naprawdę on chce pana teraz zaatakować i się czai bardzo na pana. Musimy być ostrożni i go pokonać. No wiem, właśnie haker mi to mówi. Słuchajcie, jesteśmy w trójkę, możemy się na niego zaczaić. Mam tutaj sprzęt, Ziplej, weź sobie ten sprzęt, bo my tutaj już mamy. Dobra. I teraz robimy tak. Jabłka ten, mam. Który pokona go, normalnie dostaje jakąś super niespodziankę ode mnie. Od normalnie admina? Nie wiem, to będzie coś superowego na serwerze. Będzie warto, tylko ten, tak? Który to po prostu wykona. Tak, panie adminie, tak. Dobrze, że pan ma okulary. On ma maskę, haker, a ja nic nie mam, bo nie można mu patrzeć w oczy, wtedy się to bardzo denerwuje. Czekaj, ja coś mam, proszę. Proszę bardzo. Dobra, tylko tu akurat słabo... Akurat Halloween będzie niedługo, to może słabo być. Słabo w tym będę widzieć, no ale dobra, niech będzie, widzowie. Dobra, ja to leć. Z pumpkinem na głowie rozejrzę się i słuchajcie, mam tak, piłą łańcuchową. Wow, tą piłą łańcuchową, patrzcie, normalnie tak to nic nie widzę. Słuchajcie, musimy teraz namierzyć tego potwora i w trójkę będziemy robili zaczajkę. Ej, widziałem jakby... Słuchajcie, coś mi się przewidziało chyba. Tak jakbym przez sekundę go widział, nie wiem czy... Ej, czekajcie! Słuchaj. Ja tylko... Lumi, ja ci dam normalnie tutaj co? Wszystko. Lumi? Wszystko, co będziesz chciała. Lumi, bardzo wiedziałem. Dobrze sobie ze wszystkim po prostu radzisz. Jestem z ciebie bardzo, ale to bardzo zadowolony. Więc sobie super dajesz radę. Ale co, że ktoś tutaj jest? Lumi mnie tak? Zobaczyła chyba. O nie, no Lumi to mnie tutaj zobaczyła. Lumi jest. Ej, nie zawstydzaj mnie! Dobrze nie. Ciebie tutaj widzę! Ja się nie patrzę! Zawstydzaj mnie! Nie patrzę bo zaraz się w oczy! Po prostu Ciebie panie... zaatakuję! Nie, spokojnie, spokojnie! Chodź tu lepiej! Lumi, pożałujesz tego, że z nim współpracujesz! Gorzko tego pożałujesz! Tutaj.
Ej, chodź tutaj, no lepiej, dobra, chodź, bo panie, ci naprawdę tutaj zaraz zaatakuję, no. To sobie zobaczysz. Dobra, no to chodź normalnie, popatrzyłem ci no się to w oczy. Chodź tutaj, no mi niech tutaj widzi, jaki jesteś cieniasz po jestem prostu. Jestem dobry, a ty do mnie nie boisz się podejść, co? Tak, myślisz, że ja się boję podejść? No? Wcale nie, bo jestem bardzo silny i bardzo mocny. No to chodź. Ze mną to nie dasz sobie w ogóle rady. A to, że sobie tak super skaczesz, to nic ci w tym nie pomoże, dobra, kolego. Spokojnie, spokojnie. Panie SCP, a może się jakoś dogadamy? Chciałbym nie do pana armii. Nie ma, żeby się dogadać. Do pana armii bym mógł dołączyć, no dobra. Do mojej armii? Nie ma mowy, żebyś dołączył jaki do mojej mocny armii. Dobra, piła łańcuchowa idzie wróg. Chodź tutaj normalnie, piłą łańcuchową ciebie normalnie pokonam. Najpierw to ty tobie dogonić musisz w takim razie. No jak ty razie w ogóle jesteś jakiś dziwny, nie da się ciebie pokonać, jak pokonać. Ej, niezniszczalny jesteś, gagatku, niezniszczalny jesteś, zaraz chodź cię pokażę. Tu. No, no jestem, no, co, gdzie mam pójść? Gdzie mam pójść, jak dawaj, słuchaj? Ja nie mogę, pokonany! Adminie, pokonałem go! Idę szybko do admina odebrać nagrodę, ciekawe co to będzie, szybko!